Świetna rowerowa masa krytyczna w blasku księżyca. Tak, podkreślaliśmy przede wszystkim to, że trzeba mieć oświetlenie. Rowerzyści, którzy nie mają oświetlenia, są niewidoczni i stwarzają właściwie sami dla siebie zagrożenie. Zachęcamy po prostu wszystkich tą masą, żeby jak najwięcej światełek, wszelkie mrugające odblaski, wszystko co poprawia naszą widoczność, jest mile widziane. Mobilizujecie się i zakładacie stowarzyszenie. Tak, ale może o stowarzyszeniu to kolega powie, a jeżeli chodzi... Mówisz od razu? Tak. A jeżeli chodzi o tę masę i o bezpieczeństwo, to oprócz oświetlenia chodzi nam również o to, żeby wreszcie te tak zwane śmieszki rowerowe stały się drogami rowerowymi, bo one same w sobie w niektórych wypadkach, w większości wypadków stworzą zagrożenie. Nie pomagają, a wręcz przeszkadzają. No i w związku z tym zrzeszacie się i zakładacie stowarzyszenie, żeby silniej wyprzeć tutaj, żeby z większym impetem do władz się tak powodzić. Tak, dojrzeliśmy wreszcie. Na razie to były takie, no może działania pojedynczych osób, no wszystkich tych użytkowników grudziąckiej strony rowerowej. A teraz postanowiliśmy zjednoczyć się i stworzyć to Stowarzyszenie Rowerowe Grudziądz. Duże zainteresowanie, ludzie chcą coś robić, chcą tej poprawy, chcą zmian i myślę, że w przyszłym tygodniu to się stanie. Kiedy formalnie stowarzyszenie zostanie zawiązane? To znaczy pierwsze spotkanie założycielskie mamy w najbliższą środę 30 października o godzinie 18:30 w sali inkubatora Przedsiębiorczości na ulicy Śniadeckich 6. Kolejna masa już w przyszłym roku. Tak, zaczynamy tradycyjnie w marcu, kończymy w październiku, jeździmy co miesiąc od marca do października w ostatni piątek miesiąca i serdecznie zapraszamy już od następnej wiosny. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bo jest o co powalczyć.